przyciągał studentów, naukowców, artystów i wiele innych utalentowanych osób. Przedwojenny Lwów był niezwykłym miejscem, łączącym różne narodowości i różnych ludzi. Ale to miasto miało też ciemną stronę. W 1925 roku mieszkańcami wstrząsnęła wieść o brutalnym wydarzeniu. Przedwojenna kronika kryminalna. Zapraszam, Kamil Barnowski. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. Dzisiaj chcę Wam polecić absolutną nowość. Audioserial Remigiusza Mroza Paderborn, którego możecie posłuchać tylko w ramach Audioteka Club. Paderborn to kontynuacja Mrocznego Langera. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów, aby nie psuć Wam przyjemności ze słuchania. Powiem tylko, że tym razem będziemy śledzić losy śledztwa w sprawie seryjnego mordercy, który pozostaje nieuchwytny dzięki astrologii. Brzmi intrygująco, prawda? Do doskonałej fabuły dodajmy wyborną obsadę aktorską i mamy przepis na doskonałe słuchowisko. Taki właśnie jest Paderborn. Najnowszego audioserialu Remigiusza Mroza możecie posłuchać już dzisiaj, tylko w ramach subskrypcji Audioteka Club. Znajdziecie tam również ponad 20 tysięcy audiobooków dla dzieci i dorosłych, oryginalnych audioseriali i superprodukcji. Zbliżają się święta, więc będzie więcej czasu, aby zapoznać się z tymi znakomitymi tytułami. Miłego słuchania! Lwów zachwycał na każdym kroku. Lata międzywojenne były dla niego szczególnie łaskawe. Zaraz po Warszawie i Łodzi stanowił największe polskie miasto. Odwiedzali go najróżniejsi ludzie. Niektórzy tylko przejazdem, inni zostawali na stałe. Rozwijał się tam handel, przedsiębiorstwa, ale szczególne miejsce zajmowała nauka. Istniejące we Lwowie uczelnie wyższe, m.in. Uniwersytet Jana Kazimierza, Politechnika i Akademia Handlu Zagranicznego, cieszyły się bardzo dobrą renomą. W mieście dobrze miała się też prasa. Liczba tytułów wydawanych w tym rejonie była imponująca, niemal 200. Pisano w kilku językach, polskim, niemieckim i ukraińskim. Międzywojenny Lwów opisał Paweł Stachnik w artykule opublikowanym w Dzienniku Polskim. W 1930 roku ruszyła rozgłośnia polskiego radia. Ogólnopolskim hitem stała się nadawana od 1933 roku audycja Wesoła Lwowska Fala. Podobno każdej audycji słuchało 6 milionów ludzi. We Lwowie mieszkało wielu wyróżniających się twórców kultury. Wśród nich na przykład Jan Kasprowicz, Gabriela Zapolska, Marian Hemar, Maryla Wolska i wielu innych. Równie chętnie do miasta przybywali duchowni. Wśród nich był ksiądz kapelan Jan Idec, urodzony 27 stycznia 1880 roku. Po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum rozpoczął naukę w metropolitalnym seminarium duchownym we Lwowie. W latach 1905-1910 był wikariuszem w kilku parafiach mieszczących się na terenie II Rzeczpospolitej, m.in. w Jeziernej, Złoczowie i Toporowie. Obecnie te miejscowości są częścią Ukrainy. Z informacji podanych w Martyrologium Duchowieństwa Polskiego wynika, że w 1912 roku Jan Idec został powołany jako kapelan do cesarskiej armii Austro-Węgier. Przez pierwsze 2 lata posługi przebywał na terenie obecnej Bośni i Hercegowiny. Wraz z innymi żołnierzami mieszkał w mieście Banja Luka. Gdy wybuchła I wojna światowa, ksiądz Idec pozostał w wojsku. Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim 1918-19, w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-19 oraz w wojnie polsko-rosyjskiej. Był uczestnikiem obrony Lwowa w 1918, gdy miasto oblegane było przez Ukraińców. W
1918 roku ksiądz Idec zgłosił się do Wojska Polskiego. Otrzymał wówczas nominację na kapelana w Jarosławiu. Kolejne lata to dla niego nowe funkcje. Kapelana w armii generała Iwaszkiewicza, a potem dziekana armii generała Stanisława Halera. Z czasem otrzymał nominację na pułkownika i w 1921 roku został powołany na stanowisko dziekana wojskowego w Lublinie. O jego rodzinie wiadomo niewiele. Ksiądz Idec miał dwoje rodzeństwa, siostrę i brata. Kobieta była wdową, samotnie wychowywała dwójkę dzieci. Jan udzielał jej dużego wsparcia. Planował nawet wybudować dom na odziedziczonej działce, by siostra miała gdzie zamieszkać ze swoimi pociechami. Brat księdza dobrze sobie radził. Zajmował stanowisko urzędnika kolejowego. Przez cały okres swojej posługi ksiądz Idec regularnie bywał we Lwowie. Szczególnie często odwiedzał klasztor ojców karmelitów. Od wielu lat jego bliskim przyjacielem pozostawał przeor tego zgromadzenia, ksiądz Brniak, który swoją znajomość z Janem Idecem opisywał w rozmowie z Gazetą Poranną. Przyjaźń naszą datuje się od lata 1920 roku, kiedy ksiądz Idec jako kapelan 6 Armii zjawił się u mnie z prośbą o pozwolenie odprawiania mszy dla żołnierzy. Od tego czasu był moim częstym gościem i polubiliśmy się bardzo. Wygłaszał doskonałe kazania i gdy przyjeżdżał do Lwowa, zapraszali go do siebie często ojcowie dominikanie. Był po prostu rozrywany. Podobną wycieczkę do Lwowa ksiądz Idec zaplanował we wrześniu 1925 roku. Do klasztoru dotarł 15 września. Miał tam zostać na kilka dni. Celem jego wizyty był głównie odpust w miejscowości Obroszyn, na który zjeżdżało się wielu wiernych i duchownych. Z uwagi na łączącą go z przeorem klasztoru przyjaźń, Jan postanowił zostać we Lwowie na kilka dni. W tym czasie klasztor ojców karmelitów zamieszkiwało kilkunastu zakonników. Sporą część z nich ksiądz Idec poznał podczas swojego pobytu, z niektórymi wspólnie się modlił i spędzał czas. Nadszedł 20 września 1925 roku. Dzień był bardzo pogodny. Nic nie zwiastowało nadchodzących kłopotów. Na 4. Komisariacie Policji przy ulicy Kurkowej 23 przebywało kilku policjantów. Jeden z nich wyszedł na poranny obchód. Nie zawędrował jednak daleko. Na schodach prowadzących do budynku spotkał mężczyznę. Spojrzał na zegarek. Była 6 nad ranem. Łódzkie Echo Wieczorne napisało: posterunkowy plebanek zauważył mężczyznę w cywilnym ubraniu bez kołnierzyka, w zarzutce koloru brązowego i czarnej czapce nasuniętej na oczy. Zdziwiony obecnością tajemniczego człowieka na schodach komisariatu, zapytał go, co on tu robi. Jestem księdzem, odpowiedział nieznajomy. Zabiłem księdza w klasztorze ojców karmelitów, a teraz przyszedłem oddać się w ręce sprawiedliwości. Te słowa zszokowały młodego policjanta. W końcu niecodziennie spotyka się pod drzwiami komisariatu osobę, która z własnej woli przychodzi i przyznaje się do zabójstwa. Posterunkowy wszedł szybko do środka budynku i poinformował przełożonego nadkomisarza Kozakiewicza o całej sytuacji. Doświadczony policjant kazał zatrzymać nieznajomego i zaprowadzić go do klasztoru, by tam pokazał i opowiedział, co dokładnie się stało. Razem z posterunkowym plebankiem na ulicę Karmelicką udało się też kilku innych policjantów. Ale gdy dotarli na miejsce, podejrzany odmówił wejścia na teren klasztoru. Twierdził, że nie jest w stanie oglądać tego, co zrobił. Policjanci byli zdezorientowani. Za wszelką cenę chcieli jednak ustalić, czy faktycznie doszło do zabójstwa. Dlatego postanowili wejść do środka mimo sprzeciwu nieznajomego. Zadzwonili do furtiana, czyli klucznika klasztoru, który nadzorował wszystkie wejścia na teren opactwa oraz zarządzał kluczami. Informacja o rzekomym morderstwie zaskoczyła zakonnika, ale nie zamierzał tego tak zostawić. Wpuścił policję do środka, a sam poszedł obudzić przełożonych. Rozpoczęło się gorączkowe przeszukanie budynku.
Na początku ani policjanci, ani duchowni nie zauważyli niczego, co by ich zaniepokoiło. Jednak po jakimś czasie to się zmieniło. Prasa pisała. W wyniku poszukiwań stwierdzono, że przez korytarz klasztoru z pierwszego piętra, aż na parter do celi numer 17, prowadzi ledwie dostrzegalna wąska struga krwi. Po bliższym zbadaniu domu okazało się, że krwawy ślad ten rozpoczynał się u drzwi pokoju gościnnego, oznaczonego numerem 6, a stanowiącego właściwie dużą celę, przeznaczoną dla księży odwiedzających klasztor. Policjanci zdecydowali o wejściu do celi gościnnej, by sprawdzić, co w niej zastaną, ale takiego widoku się nie spodziewali. Na samym środku pomieszczenia leżało zmasakrowane ciało w wielkiej kałuży krwi. Twarz ofiary zwrócona była ku górze. Zamordowany miał na sobie sutannę i gumowy przeciwdeszczowy płaszcz z symbolami stopni wojskowych. Dzienniki opisujące tę sprawę nie szczędziły czytelnikom makabrycznych szczegółów. Ciało w górnej swej części nosiło ślady potwornych ciosów, zadanych siekierą. Zakonnicy potwierdzili, że ofiara to ksiądz Jan Idec, który kilka dni wcześniej przyjechał w odwiedziny do klasztoru. Z kolei w celi numer 17, gdzie znaleziono pierwsze ślady krwi, od kilku lat mieszkał ksiądz Józef Kopacz. To właśnie on był nieznajomym mężczyzną siedzącym na schodach komisariatu. Nad klasztorem ojców karmelitów zawisły czarne chmury. Duchowni nie mogli uwierzyć w to, co stało się za murami opactwa. W mieście zawrzało. Policja zabrała się do pracy. Na miejsce wezwano ekipę śledczych, która miała dokładnie sprawdzić cały klasztor i wszystkie miejsca związane ze zbrodnią. Rozpoczęto od celi księdza Kopacza. Na środku stał stół, a na nim butelka wódki, opróżniona niemal w całości. Obok znajdowało się wiadro pełne brudnej wody w kolorze krwi. Na powierzchni pływały jakieś strzępy materiału. Pod oknem, na murze, znaleziono odcisk zakrwawionej dłoni. Ksiądz zabójca nieudolnie próbował go zmyć. Brakowało jednak najważniejszej rzeczy – narzędzia zbrodni. Policjanci uznali, że skoro nie ma jej w celi księdza Kopacza, to musi znajdować się gdzieś na terenie klasztoru. Nie mylili się. Zakrwawioną siekierę znaleziono na dziedzińcu. Po dokonaniu tego okrutnego mordu sprawca prawdopodobnie wyrzucił ją przez okno. Podejrzanego zabrano na komisariat, by złożył wyjaśnienia. Policjanci chcieli dowiedzieć się, z kim mają do czynienia i co tak naprawdę stało się za klasztornymi murami. W momencie aresztowania Józef Kopacz miał 38 lat. W klasztorze przyjął imię Adam. Wychowywał się w małej wsi Jodłowa, położonej w powiecie pilzneńskim. Obecnie te tereny wchodzą w skład województwa podkarpackiego. Jego ojciec Cieśla zmarł wiele lat wcześniej, podobnie matka. Józef miał dwóch braci, którzy zajmowali się rolnictwem. Nie utrzymywał jednak z nimi kontaktu. Kopacz od małego był chorowitym i nieśmiałym dzieckiem. To sprawiało, że rówieśnicy od zawsze się z niego naśmiewali, a on nie miał odwagi się bronić. Uczniem był bardzo sumiennym, z dobrymi ocenami zdał maturę. To wtedy w jego głowie zakiełkowała myśl, by zostać księdzem. Dlatego na miejsce dalszej edukacji wybrał seminarium. Nie jest do końca jasne, gdzie uczył się przyszły ksiądz. Według niektórych źródeł trafił do Przemyśla, inne podają, że do Krakowa. Jak opowiadał jego stary kolega, podczas nauki w seminarium Kopacz odznaczał się bardzo dużą pobożnością i pilnością, zarówno w nauce, jak i w pracy. Zatrudniono go w warsztacie stolarskim, spędzał tam kilka godzin dziennie. Na początku wszystko wyglądało zupełnie normalnie, ale w pewnym momencie Kopacz zachorował. Na gardle i nosie wyrosły mu wrzody, wydzielające nieprzyjemny zapach. Po seminarium rozniosła się wieść, że przyszły ksiądz cierpi na chorobę weneryczną. Ta informacja szybko dotarła do przełożonych Józefa, którzy, mówiąc delikatnie, nie byli zbyt zadowoleni. Całą sprawę opisano w kurierze porannym. Rektor seminarium polecił zbadanie Kopacza lekarzowi zakładowemu. Ten oświadczył, że Kopacz ma w nosie złośliwe polipy, które się jednak dadzą usunąć przez operację. Po wizycie lekarskiej Kopacz z wielkim oburzeniem opowiadał, że lekarz zapytał go,
czy jego rodzice nie przechodzili przypadkiem choroby wenerycznej. I tu wersje są dwie. Według jednej z nich badania nie potwierdziły, że przyszły ksiądz cierpi na chorobę weneryczną. Inne źródła podają jednak, że kopacz sam się do tego przyznał. Opowiadał, że jako młody chłopak, zaraz po maturze, chciał jeszcze sprawdzić, czy stan kapłański jest na pewno dla niego. Dlatego spotykał się z pewną dziewczyną, która zaraziła go kiłą. Nieleczona choroba miała wpływać na jego zachowanie. Informacja o dolegliwości przyszłego księdza rozniosła się po całym seminarium, co wyjątkowo utrudniało mu życie. Kopacz w rozmowie z kolegą powiedział nawet, że rozważa przerwanie nauki. Oprócz plotek o wstydliwej chorobie, w młodym mężczyźnie wciąż miała się także toczyć wewnętrzna walka pomiędzy powołaniem do stanu duchownego, a ziemskimi pokusami. Przyszły duchowny edukację w końcu przerwał, ale nie na długo. Po roku powrócił do szkoły, namówiony prawdopodobnie przez rodzinę. Jego koledzy wspominali, że potem kopacz jeszcze dwa razy porzucił seminarium, ale wciąż do niego wracał. Przy każdym powrocie podejmował pracę w pracowni stolarskiej. Chcąc zyskać w oczach kolegów, zaczął tworzyć dla nich różne przedmioty, na przykład kufry podróżne i stoliki. Dla siebie zbudował fortepian, używając do tego drewna, drutów i blaszek. Podobno grywał na nim później kilka godzin dziennie. W końcu w 1912 roku uzyskał święcenia kapłańskie. Choć jako młody ksiądz przebywał w różnych parafiach, to nigdzie nie zagrzał miejsca na dłużej. Jego dziwactwa, o których wspominali jeszcze koledzy z seminarium, zaczęły stawać się niebezpieczne. Kopacz podejrzewał wszystkich proboszczów, którym pomagał, o planowanie zamachu na jego życie. Twierdził na przykład, że dosypują mu truciznę do jedzenia. Pisał w tej sprawie listy do wielu znajomych, a nawet do władz kościelnych. Przeniesiono go w końcu do Przemyśla, gdzie został wikarym w jednej z tamtejszych parafii, ale i tu nie zabawił zbyt długo. Usunięto go, jak podawała prasa, za niemoralne i nienormalne zachowanie. Co objawiało się w tym, że idąc na ambonę celem wygłaszania kazania, musiał wrócić czując, że nie będzie mógł przemawiać. Opisywał dziennik naprzód. Podobno powodem takich zachowań była choroba, z którą się zmagał. Mieszkańcy przemyskiej parafii, w której pełnił posługę, nie wspominali go najlepiej. Magazyn Detektyw napisał. Zapamiętali kopacza jako człowieka o mętnym, rozbieganym spojrzeniu i bełkotliwym głosie, nie budzącego za grosz szacunku ani zaufania. Nie tylko przełożeni, ale również najbliżsi księdza Józefa zaczęli podejrzewać u niego chorobę umysłową. Dlatego podjęto decyzję o wysłaniu go do zakładu dla nerwowo chorych, prowadzonego przez doktora Pilca w Krakowie. Choć przebywał tam przez pewien czas, to nie udało mu się w pełni pomóc. Po opuszczeniu placówki wrócił do swojej rodzinnej wsi. Jedna z gazet pisała nawet, że ksiądz nie chcąc nocować u kolegi, spał wówczas w kostnicy. Po krótkim pobycie w wiosce trafił do klasztoru ojców karmelitów we Lwowie. Był rok 1921. Podczas przesłuchania Józef przekonywał policję, że na jego niepokojące zachowanie największy wpływ miały prześladowania, których doświadczał od lat. Podobno jakiś czas wcześniej myślał nawet o samobójstwie, bo nie mógł już wytrzymać szyderstw. Ostatecznie nie zdecydował się na taki krok i postanowił zmienić podejście do otoczenia. Zamiast użalać się nad sobą i swoim losem, zaczął pogrążać się w nienawiści do prześladowców. Przyrzekł sobie, że się zemści. To właśnie wtedy zaczął planować zabójstwo. Co prawda na początku nie wiedział, komu chce odebrać życie, ale to nie przeszkadzało mu w tworzeniu skrupulatnego planu. Zaczął od przygotowania narzędzi zbrodni i ubrań. W jednym ze sklepów we Lwowie kupił siekierę. Nie poinformował o tym nikogo w klasztorze. Pilnował narzędzia do tego stopnia, że nawet zabierał je ze sobą, gdy opuszczał opactwo. Jedną z takich sytuacji opisał ekspres poranny.
Gdy udał się na nabożeństwo do kościoła Nazaretanek, wziął siekierę z sobą i zawiesił ją dyskretnie na sznurku na piersiach pod habitem. Oprócz broni kupił też ubranie. Podczas przesłuchania zeznał, że po dokonaniu morderstwa nie chciał chodzić w habicie, a poza tym planował oddać się w ręce policji jako cywil, a nie osoba duchowna. Choć nie wiedział jeszcze, kogo zaatakuje, postanowił ukraść klucz do celi gościnnej. Liczył, że być może będzie w niej spała jego przyszła ofiara. Jak zdobył klucz? Mówił, że przychodził do tego pomieszczenia po wosk pszczeli i pewnego razu zamiast oddać klucz, po prostu go ukradł. Dzięki temu mógł otwierać pokój, kiedy tylko chciał. Niedługo po tych przygotowaniach do klasztoru przyjechał ksiądz Idec. To wtedy ich drogi się przecięły. Podczas pobytu księdza Jana kopacz wielokrotnie wpadał na niego na korytarzach, ale według jego słów wcale nie ucinali sobie miłych pogawędek. Ksiądz Idec miał z niego drwić i właśnie w ten sposób wydał na siebie wyrok. Kopacz kontynuował swoją historię. Opisał w końcu przebieg tragicznej nocy. 19 września ksiądz Idec od rana przebywał poza klasztorem. Tego dnia odbywał się odpust w miejscowości Obroszyn, na który pojechał. Ksiądz Józef dobrze o tym wiedział, dlatego udał się do celi gościnnej jeszcze przed powrotem duchownego z Lublina. Zamknął drzwi od środka za pomocą swojego klucza i wykręcił żarówkę z lampy, by w pomieszczeniu panowała ciemność. Ksiądz Idec wrócił do klasztoru późnym wieczorem, w okolicach godziny 23. Nie wiedział, że w jego celi czekał już morderca. Kopacz zaczaił się za drzwiami i gdy tylko duchowny wszedł do środka, rzucił się na niego z siekierą. Tak opisał ten moment przegląd wieczorny. Ksiądz Idec zachwiał się, krzyknął głośno, ale nie upadł jeszcze na ziemię, lecz zasłaniał się przed dalszymi ciosami ręką. Wtedy morderca zadał mu nowy cios, odrębując dwa palce. Gdy ksiądz Idec pod tymi dwoma ciosami upadł, morderca w dalszym ciągu zadawał mu uderzenia siekierą w skroń i twarz. Zabójca był wyjątkowo brutalny, wpadł w szał. Gdy po kilku ciosach zorientował się, że ksiądz Idec już się nie rusza, wybiegł z celi. Jego plan zakładał jeszcze jedno morderstwo. Dlatego od razu udał się do pomieszczenia, w którym mieszkał przeor Brniak. Po cichu wkradł się do jego celi. Zakonnik spał. Kopacz podszedł do łóżka i zamachnął się siekierą. Nie zdążył jednak zrobić nic więcej, bo jego niedoszła ofiara obudziła się. Ksiądz Brniak zapalił lampę. Zaczął pytać, kto jest w pokoju. Swoje nocne spotkanie z zabójcą opisał w gazecie porannej. Wytężywszy wzrok w kierunku drzwi otwartych do pierwszego pokoiku, ujrzałem ze zgrozą czającą się przy ścianie sylwetkę zgarbionego człowieka z opuszczoną ku ziemi głową, z nasuniętym na oczy kaszkietem. Człowiek ten trzymał w ręku siekierę. Przeor zaczął krzyczeć na całe gardło: ratujcie, złodziej! Zaskoczony takim obrotem spraw morderca odwrócił się i uciekł. Po powrocie do swojej celi umył ręce w wiadrze z wodą i próbował zasnąć. Wódka, którą wypił przed morderstwem, przestawała działać, ale wciąż szumiało mu w głowie. Nie mógł zmrużyć oka, myślał o tym, co się stało. Leżał tak nieruchomo na łóżku do 5 nad ranem. Wtedy uznał, że musi iść na policję i przyznać się do wszystkiego. Dlatego 20 września nad ranem, na schodach posterunku, spotkał go funkcjonariusz plebanek. Opowieść księdza Kopacza o jego przeszłości i rozmaitych problemach sprawiła, że policjanci zaczęli podejrzewać u niego chorobę psychiczną. Kurier Lwowski pisał: opowiedział koleje swego życia. Z zeznań jego wynika, że był człowiekiem wykształconym i utalentowanym. Miał wiele stron dodatnich, ale jednocześnie był maniakiem, człowiekiem nerwowym i podejrzliwym. W ostatnich czasach stał się dziwnie ponurym. Chodził wiecznie zamyślony. Chorował na manię prześladowczą. Po szczegółowym przesłuchaniu mordercę osadzono we lwowskim areszcie centralnym. Zajął celę o numerze 6.
Zdaniem policji Józef Kopacz na początku nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, co się stało. Dopiero gdy trafił za kraty, zaczęło do niego docierać, że jest zabójcą. Podobno wciąż płakał i lamentował nad swoim losem. Podczas jednej z rewizji osobistych funkcjonariusze znaleźli przy nim kartkę napisaną do nieznanej osoby o takiej treści. Lekarze skazali mnie na Kulparków, zakład dla obłąkanych za Lwowem, za rzucanie się na kobiety w celach lubieżnych i dybią na moje życie. O zabójstwie w klasztorze mówiło całe miasto. Lwów był wstrząśnięty tym, co stało się za murami przy ulicy Karmelickiej. W prasie opisywano każdy, nawet najmniejszy szczegół dotyczący śledztwa. Szybko na jaw zaczęły wychodzić nowe fakty. Według Gazety Porannej ksiądz Idec przeczuwał swoją śmierć. Przyjechawszy ostatnim razem do Lwowa, w rozmowie z księdzem przeorem Brniakiem oświadczył: mam wrażenie, że niedługo mnie coś spotka i że umrę. Przy czym dodał, by w tym wypadku ksiądz Brniak wziął sobie jego walizkę z całą zawartością. Równocześnie z publikacją sensacyjnych prasowych nowinek toczyło się policyjne śledztwo. Skrupulatnie sprawdzano wszelkie okoliczności zbrodni. Zastanawiano się, czy rzeczywiście motywem była zemsta za drwiny i dlaczego akurat ksiądz Idec padł ofiarą tego mordu. Przecież w klasztorze przebywał zaledwie kilka dni. Trudno było uwierzyć, że w tym czasie zdążył tak bardzo zajść za skórę Kopaczowi. Ale Józef wciąż przekonywał policjantów. Zeznał, że w czwartek ksiądz Idec odwiedził go w jego celi i podczas rozmowy napomknął jakoby tendencyjnie, że dopatruje się u niego objawów przedśmiertnych, które wystąpią w formie mrowienia po nogach. Te niewątpliwie złośliwe kpiny księdza Ideca zdenerwowały go ostatecznie. Cały piątek morderca spędził na rozterce duchowej, przemyśliwując nad zemstą. Poza tym zabójca twierdził, że ksiądz Idec i przeor Brniak uknuli spisek przeciwko niemu. Dokładnie chcieli go zamordować. Dlatego on, chcąc uprzedzić ich działania, postanowił zabić pierwszy. Policjanci przesłuchali także niedoszłą ofiarę, przeora klasztoru karmelitów. Nie dawało im spokoju, dlaczego zakonnik nie wszczął alarmu na cały klasztor, ale po okrzykach zamknął się w celi i do rana nie wychodził. Ksiądz tłumaczył. Rozbity, na pół w gorączce, położyłem się na łóżku i począłem zastanawiać się, czy nie było to wszystko halucynacja lub sen straszny. Równocześnie nadsłuchiwałem. W klasztorze panowała niezmącona cisza. Po jakimś czasie udało mu się zasnąć. Nad ranem do jego celi przybiegł zdenerwowany Furtian, który poinformował, że na terenie klasztoru doszło do zabójstwa i policja chce przeszukać budynek. Przeor był w wielkim szoku. Ojca Brniaka pytano także o samego Józefa Kopacza. Opowiedział policji historię, jak przyszły ksiądz morderca trafił do ich zakonu. Zeznawał, że duchowny nie zwracał na siebie uwagi spośród 13 członków klasztoru. Niczym się nie wyróżniał. W zasadzie wiedział tylko, skąd pochodzi i że zajmuje się stolarką. W tych właśnie sprawach zwracano się do niego. Niespodziewanie o kolejną rozmowę z policją poprosił aresztowany. Chciał, aby przed procesem zorganizowano mu spotkanie ze spowiednikiem. Funkcjonariusze przystali na jego prośbę. By uzupełnić informacje o zabójcy i poznać jego charakter, o opinię poproszono znanego w tamtym czasie psychiatrę, doktora Jana Nelkena. Jego wypowiedzi cytowała prasa. Sam charakter mordu, pełen bardzo silnego afektu, przemawia nader dobitnie za tym, że ksiądz Kopacz, jeśli nie jest osobnikiem umysłowo chorym, to niemniej jednostką psychopatologiczną, o zdecydowanej tendencji do urojeń prześladowczych. Zdaniem doktora takie osoby odznaczają się problemami z przystosowaniem do rzeczywistości. Lekarz twierdził, że tacy chorzy wciąż pielęgnują w sobie poczucie krzywdy i mają manię prześladowczą. Echa zbrodni nie milkły.
Lwowski Dziennik Ludowy podzielił się z czytelnikami informacjami pozyskanymi od swojego zaufanego źródła. Podobno motywem zbrodni w klasztorze miała być rywalizacja księży o kobietę, niejaką panią R. Ksiądz Kopacz utrzymywał stosunek z pewną bardzo pobożną i z bardzo dobrej rodziny Przemyśla pochodzącą panią z ulicy Piekarskiej, u której on bywał i która też do niego do klasztoru przychodziła. Pewnego dnia podczas takich odwiedzin w opactwie kobietę miał zauważyć przeor Brniak. Wpadła mu w oko, dlatego postanowił ją bliżej poznać. Ta sytuacja sprawiła, że pani R. zamiast do księdza Kopacza zaczęła przychodzić do przeora, co doprowadziło Józefa do szaleństwa. Jakby tego było mało, kobieta miała spędzać także czas z księdzem Idecem, gdy ten przebywał we Lwowie. I właśnie tego feralnego dnia, gdy doszło do zabójstwa, Kopacz widział ich razem na mieście. Zapałał wówczas taką nienawiścią do księdza Ideca, że postanowił go zabić. Dlatego wieczorem napadł na niego w celi, a potem próbował zamordować przeora klasztoru. Jednak policja tych rewelacji nigdy nie potwierdziła. Nie uwierzyli w nie także mieszkańcy, którzy mieli zaufanie do lwowskich zakonników. Uznali to za zwykłe pomówienia i szukanie taniej sensacji. Ale to nie jedyna hipoteza opisywana przez prasę. Pojawiły się też informacje, że ksiądz Idec przyjechał do Lwowa, aby kupić nieruchomość. Miał przywieźć ze sobą gotówkę, potrzebną do zrealizowania tego planu. Po jego śmierci nie znaleziono przy nim jednak żadnych pieniędzy. Może więc to właśnie one były motywem mordu. Wieść o okrutnym zabójstwie księdza Jana dotarła do Lublina, gdzie pełnił posługę. Tamtejsza społeczność była wstrząśnięta. Ofiarą mordu był bowiem bardzo szanowany i ceniony kapłan. Gazeta Poranna pisała: odznaczał się koleżeńskością. To mu zjednało dużo sympatii wśród podwładnych i otoczenia. Na wiadomość o morderstwie wyjechało do Lwowa kilku księży z Lublina, aby zająć się pogrzebem zamordowanego. Księdza Ideca pochowano w środę, 4 dni po morderstwie. Zgodnie z obowiązującym wówczas kodeksem, za zabójstwo, którego dopuścił się Kopacz, groziła kara śmierci. Oczekującego w areszcie na proces księdza strzegło kilku policjantów. Istniała obawa, że Józef może popełnić samobójstwo. Według policji sprawiał wrażenie obłąkanego i z każdym dniem jego stan się pogarszał. W tym samym czasie w klasztorze ojców karmelitów przeprowadzono wewnętrzne śledztwo. Ekspres Wieczorny Ilustrowany opisał efekty tego dochodzenia. Śledztwo to nie wykazało, by w klasztorze działy się rzeczy karygodne i uwłaczające powadze kościoła lub nieskazitelności duchowieństwa. To było oficjalne stanowisko klasztoru, ale prasa dalej pisała swoje. W związku z pogarszającym się stanem zdrowia mordercy, sędzia śledczy zdecydował, że przed procesem należy poddać go obserwacji psychiatrycznej. Kopacz trafił do zakładu w Kulparkowie, czyli jednej z największych w tamtym czasie placówek dla psychicznie chorych. Podczas badań wciąż przekonywał lekarzy, że ksiądz Idec i przeor klasztoru uknuli spisek na jego życie, dlatego musiał dokonać zbrodni. Po kilku dniach obserwacji nie było wątpliwości. Ksiądz Józef Kopacz został uznany za osobę chorą psychicznie i umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Taką karę wymierzono mu za zamordowanie księdza Jana Ideca. Co działo się dalej? Na początku października 1925 roku, czyli niecały miesiąc po zbrodni, zamknięto klasztor ojców karmelitów we Lwowie. Władze kościelne uznały, że po tak tragicznych wydarzeniach i plotkach o rzekomych wykroczeniach zakonników, opactwo nie może dalej działać. Los księdza Kopacza zakończył się tragicznie. Po 2 latach pobytu w zakładzie w Kulparkowie wykorzystał nieuwagę personelu i uciekł z placówki. Dramatyczny finał tej podróży opisała prasa. Wczoraj znaleziono jego trupa na torze kolejowym. Jak śledztwo wykazało, Kopacz popełnił samobójstwo.
Samobójstwo popełnił on z rozmysłem, gdyż pozostawił świeżo napisany testament nieznanej bliżej treści. Do dokumentu dołączył jedynie zawiniątko, w którym znaleziono szpitalne ubranie i zegarek z łańcuszkiem. Dzisiejszy podcast powstał we współpracy z Audioteka.pl. Dobrze opowiedziane historie. Jeszcze raz bardzo polecam Wam najnowszy audioserial Remigiusza Mroza pod tytułem Paderborn. Tej mrocznej superprodukcji możecie posłuchać tylko w ramach subskrypcji Audioteka Club. Czy seryjny morderca wykorzystujący astrologię trafi za kratki? Przekonacie się o tym słuchając audioserialu Paderborn. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.